Nie mogłem się doczekać, ale wreszcie przyszedł czas na to, żebym mógł zaplanować powierzchnię mojego kampera. 3,60 na 2 metry. Ale żeby lepiej sobie to wyobrazić i żebyście wy to lepiej zobaczyli, spróbuję zabudować tą powierzchnię kartonami. No i dobra, i to samo po drugiej stronie. Dwie kanapy, po środku składany stolik. Oczywiście te kanapy będą zamieniały się w pełnowymiarowe dwuosobowe łóżko. No ale najważniejsze jest to, żeby sobie rano usiąść. Na stoliczku kawka, klapy otwarte i co? I podziwiamy widoki. Koniec wyobrażeń. Co teraz? Łazienka. Albo z lewej, albo z prawej strony, na pewno nie na środku. Tak naprawdę zabudowę wnętrza kampera powinno się właśnie rozpocząć od łazienki, dlatego że łazienka to największy gabaryt, który będzie w środku i zawsze źle wygląda. U mnie na początku łazienka miała być z tej strony, no ale finalnie wyląduje tutaj, dlatego że z tej strony będą też schody, które prowadzą do sypialni na górę. No i do takiej łazienki od razu warto przylepić też jakąś szafę, na przykład na garnitur. U mnie łazienka 70 na 90, także teraz kartony i próbujemy coś w tym kształcie zbudować. Wystarczy. Tu ściana łazienki, tutaj szafa. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Oczywiście ta powierzchnia będzie zagospodarowana na szafki, natomiast te szafki będą schodami, którymi będzie się wchodziło do sypialni na dach. No i tutaj kuchnia. Oczywiście lodówka, zlew, kuchenka, barek, u góry szafki. I zobaczcie, jaka tutaj jest przestrzeń. 80 cm ciągu komunikacyjnego. No i właśnie dlatego koniecznie chciałem budować kampera na kontenerze.